Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W mijającym tygodniu, no, pewnego rodzaju burze wywołały słowa szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pana Jacka Siewiery, który w wywiadzie dla Radia Z z 19 grudnia bieżącego roku no, powiedział, że istnieje jego zdaniem już czas na refleksję nad jakąś formą obowiązkowej służby wojskowej. Powiedział wprost, że w przypadku porażki Ukrainy w wojnie z Rosją w Polsce powinien być przywrócony powszechny i obowiązkowy pobór do wojska. No to absolutnie skandaliczny wywiad w mojej ocenie, który pokazuje w jak instrumentalny sposób władza traktuje obywateli, w jak instrumentalny sposób naród polski jest traktowany przez swoich no, w cudzysłowie, sojuszników za wielkiej, wielkiej wody. Ten wywiad przyniósł sporo, tak naprawdę, światła, rzucił sporo światła na plany rządzących, na te zamierzenia względem, względem obywateli. I tutaj padły zresztą padły z ust Jacka Siewiery, szefa BBN-u, wprost, Słowa będące zapowiedzią konkretnej daty, kiedy mogłoby dojść do ewentualnej konfrontacji z Federacją Rosyjską. Absolutnie skandaliczne słowa. Tutaj zacytuję dokładnie, dokładnie te, to zdanie. To jest cytat. Aby uniknąć wojny, mamy trzy lata na przygotowanie się do konfrontacji koniec, koniec cytatu. Dlaczego trzy lata? Dlaczego zdaniem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego czekają nas trzy lata pokoju, a później konfrontacja z Federacją Rosyjską? otóż, otóż dlatego, że Chodzi zdaniem Jacka Siewiery o możliwości produkcyjne, remontowe przemysłu zbrojeniowego Federacji Rosyjskiej. Tutaj padły konkretne, konkretne dane. Chodzi o 200 czołgów rocznie nowych, które schodzą z taśm produkcyjnych rosyjskich nawet do 300 w jakiejś tam bliższej perspektywie. No i Ponieważ przemysł rosyjski przemysł zbrojeniowy jest rozpędzony, no to zdaniem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego mamy trzy lata pokoju. No absurdalna kompletnie teza, absurdalna, to przypomina. Czasy najgorszej propagandy z roku 2022, kiedy słyszeliśmy, że trzeba pomagać Ukrainie, bo jak nie, to rosyjskie czołgi będą przy granicy z Polską. No, absu absurdalna w ogóle teza. Doskonale wiemy, że czołgi rosyjskie są przy granicy z Polską od ponad 30 lat, jeśli chodzi o istnienie granicy polsko-rosyjskiej, a biorąc pod uwagę granicę polsko-radziecką jeszcze, no to od 1945 właściwie, można powiedzieć, że te czołgi są biorąc pod uwagę 210 km granicy z obwodem kaliningradzkim, ponad 400 km granicy z Republiką Białoruś, to jest dodaje ponad 600 km granicy Polski z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Rosja nie potrzebuje y, pobijać w polu Ukrainy, aby mieć Techniczną, czysto operacyjną możliwość potencjalnego uderzenia na Polskę, ale ja to jest absurd oczywiście. To jest absurd. Dzisiaj straszenie Polski wojną z Rosją jest tak naprawdę niczym innym jak wpływaniem na nastroje w celu osiągnięcia określonych korzyści, korzyści politycznych, straszenia ćwiczeniami zapad odbywającymi się w Rosji i Białorusi. No. To, to straszenie jest już od, od wielu, wielu lat. Właściwie co, co ćwiczenia zapad, to w Polsce straszy się rosyjskim uderzeniem atomowym, a to właśnie jakąś konfrontacją zbrojną, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że warto zwrócić uwagę na ostatni sondaż, ostatnie badanie Ibrisu dla dziennika Rzeczpospolita, opublikowane przez tę gazetę 20 grudnia bieżącego roku. W pytaniu tym zadano po prostu pytanie: co zrobiliby Polacy w przypadku ataku zbrojnego Federacji Rosyjskiej na Polskę? I to jest niezwykle ciekawy sondaż, który pokazuje, że zaledwie 15,7% badanych zaciągnęłoby się na ochotnika do wojska. Natomiast ponad 37% zdecydowałoby się na ewakuowanie się, czy to w jakąś inną część kraju, czy, czy za granicę. To pokazuje, że Polacy dzisiaj dobrze odczytują trendy, procesy polityczne i geopolityczne, jakie zachodzą na świecie, zachodzą także wewnątrz, wewnątrz Polski. Doskonale rozumieją doświadczenie i przykład Ukrainy, gdzie Ukraińcy giną za oligarchów, za interesy oligarchów, gdzie giną za interesy anglosasów, gdzie giną w wielkiej konfrontacji mocarstw. Wystarczy poczytać teoretyków amerykańskich te stosunków międzynarodowych, żeby doskonale zrozumieć, na czym polega dzisiaj ten mechanizm, że anglosasi po raz kolejny w historii, po raz kolejny w ciągu ostatnich kilkuset lat wysługują się cudzym mięsem armatnim, wyciągają kasztany z ognia cudzymi rękami. I w tym przypadku myślę, że warto tutaj przywołać. Przywołać słowa, które padły w Kijowie podczas wizyty ubiegłorocznej Borisa Johnsona, który tak mocno przekonywał stronę ukraińską do tego, aby walczyć, aby walczyć z Rosją, aby nie podejmować żadnych dalszych rozmów rozejmowych, jakichś w perspektywie rozmów pokojowych z Rosją, ale aby Decydować się na walkę. No to jest tragiczna sytuacja dzisiaj dla Ukrainy, że kraj ten jest absolutnie zdewastowany. Miał, Ukraińcy mieli możliwość, mieli szansę zawarcia rozejmu z Rosją na wiosnę 2022 roku. Przyznają to sami Ukraińcy, sami członkowie establishmentu ukraińskiego, natomiast zostało, zostały te rozmowy zerwane pod naciskiem mocarstw anglosaskich. I tutaj myślę, że warto zacytować ukraińskiego polityka Dawida Arachamie, członka no, proprezydenckiej frakcji, sługa narodu w Wierchownej Radzie, w Radzie Najwyższej. Jednoizmowego parlamentu Ukrainy, który 25 listopada bieżącego 2023 roku w wywiadzie dla telewizji 1 plus 1, czyli tej telewizji, która wypromowała Wołodymira Zełenskiego, stwierdził, że właśnie to były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zakazał Kijowowi podpisywania porozumień pokojowych z Rosją miało to mieć miejsce po rozmowach w Stambule, które się toczyły pod koniec marca 2022 roku i a Rahamia tutaj w tym wywiadzie w sposób no, niezwykle otwarty powiedział, że to naciski Wielkiej Brytanii, że to naciski mocarstw anglosaskich doprowadziły do kontynuowania działań wojskowych przeciwko Rosji, doprowadziły do fiaska jakichkolwiek prawda, porozumień rozejmowych, porozumień, porozumień pokojowych. No, myślę, że to powinna być ogromna przestroga dzisiaj dla rządzących, że nie ma przyzwolenia, pozwolenia społecznego na żaden pobór, na żadną brankę w kontekście wojny która się toczy na Ukrainie Polacy dobrze odczytują to, że zostali oszukani, oszukani, że cała ta pomoc wojskowa dla Ukrainy, która miała być rzekomą zaporą jakąś przeciwko Rosji, nie jest żadną nie była żadną zaporą, jeszcze bardziej wzmocniła tak naprawdę siły zbrojne Rosji, które są dzisiaj silniejsze niż były przed 24 lutego 2022 roku i przyznają to dyżurni eksperci, którzy tak tak, tak ochoczo i tak kwieciście wieszczyli porażkę Rosji jeszcze w roku 2022. Ta cała pomoc wojskowa przekazywana szerokim strumieniem. Ukrainie z magazynów wojska polskiego przyczyniła się po prostu do większych strat Ukrainy, większych strat infrastrukturalnych, gospodarczych, no ale przede wszystkim ludzkich do kolejnych do kolejnych śmierci, do wykrwawiania się tego, tego społeczeństwa ukraińskiego, i niewątpliwie dalsze kontynuowanie wsparcia militarnego dla Ukrainy będzie powodowało jeszcze większe problemy tego państwa Ukraina ma perspektywę stania się, to jest jedna oczywiście z hipotez, stania się państwem upadłym w Europie, państwem niezwykle niebezpiecznym z punktu widzenia no, generowania różnych problemów. Wiemy doskonale, że państwa upadły, państwa ze zdegenerowaną gospodarką, zdegenerowa, zdegenerowane logistycznie, infrastrukturalnie, no, generują szereg, szereg problemów i to jest coś, co spadnie niestety na państwo polskie. Musimy sobie zdawać sprawę, że establishment Ukrainy może może chcieć szukać winnych tej klęski nie wśród oligarchów ukraińskich, nie wśród establishmentu ukraińskiego, ale wśród najbliższych sąsiadów. I to Polska może stać się przysłowiowym kozłem ofiarnym właśnie w tym, w tym kontekście. Może stać się dla ukraińskiego establishmentu, dla ukraińskich oligarchów kozłem ofiarnym i to ukraińscy nacjonaliści mogą Polskę i Polaków uznać za winnych swojej Swojej klęski. Dlatego te słowa szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego należy jak najbardziej skrytykować, uznać je za kompletnie nieodpowiedzialne. Dzisiaj mówienie o przywracaniu przymusowego poboru to jest nic innego jak wpisywanie się w narrację anglosasów, w tworzenie mięsa armatniego dla. Mocarstw, dla mocarstw morskich na to absolutnie nie może, nie może być przyzwolenia. O tyle, o ile samo przeszkolenie wojskowe dla wielu polityków przydałoby się, przydałoby się wielu politykom przeszkolenie wojskowe, zwłaszcza tym, którzy tak ochoczo chcieliby wysyłać cudze dzieci na, na cudzą wojnę, to, to musimy sobie zdawać sprawę, że w tym momencie geopolitycznym przywracanie przymusowego poboru byłoby niczym innym, jak robieniem branki na rzecz. Cudzego interesu geopolitycznego. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.